To nie jest zwykła łąka, proszę Państwa. Znajdujemy się bowiem w kolekcji zbiorowisk flory polskiej, której uprawiane są w warunkach polowych nasze najrzadsze gatunki. Wiele z nich jest ginących, prawem chronionych. Zachowało się tylko na kilku stanowiskach w całym kraju. Tutaj każdy może przyjść, zobaczyć, powąchać, posłuchać trzmieli zapierających te unikatowe rośliny. Może na pozór niektóre wyglądają jak chwasty, lecz są to bardzo użyteczne zioła. Większość tych roślin wyginęła wskutek utraty swoich siedlisk naturalnych, wskutek intensyfikacji gospodarki leśnej lub rolnej. Niektórym gatunkom paradoksalnie zaszkodziło tworzenie rezerwatów, gdyż w rezerwatach wprowadzono tzw. ochronę ścisłą, czyli zakazywano jakichkolwiek form ingerencji w środowisko. Tymczasem one potrzebowały takiego tradycyjnego gospodarowania, na przykład umiarkowanego wypasu czy koszenia łąk. Możemy tu znaleźć tysiącznika, dziewannę, wiesiołki, szachownicę kostkowatą, ciemierzycę zieloną oraz wiele innych rzadkich i ciekawych gatunków, które naprawdę trudno byłoby nam zobaczyć w warunkach naturalnych. Musielibyśmy się wybrać do parku narodowego lub rezerwatu i to raczej poruszać się z dala od szlaków turystycznych w bardziej dzikich terenach. Cieszymy się, że nam się udało zrekonstruować w tak dużym stopniu nasze siedliska naturalne.